Cześć kochani, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Cudownej Dekady. Wróciliśmy do gry, jesteśmy już w tym nowym zapisie, starym nowym zapisie i jak widzicie mamy zimę. Jest to okres świąteczny, dlatego dzisiaj urządzimy sobie zimową fiestę, ale zanim jeszcze zaczniemy, to mam kilka powiedzmy takich ogłoszeń. Tak, nasi Simowie będą przez chwilę smutni, jeszcze przez 14 godzin, ponieważ uśmierciłam Annę, Marię i Stanisława śmiercią ze starości. Nie mają żadnej innej takiej, powiedzmy, nieprzyjemnej przygody, po prostu dożyli swoich dni i odeszli z tego Simowego świata. Ich nagrobki znajdują się już tutaj. O! I o, widzicie, o, właśnie, a propos, no, nie mogłam postawić tutaj tej bramy, która pasuje do tego płotu, nie wiem dlaczego, pojawiła się informacja, że mam wybrać niższy płot, dlatego dałam na razie chwilowo ten łuk, może będzie jakaś nowa aktualizacja, która to naprawi, to wtedy sobie wymienię. I tak, tutaj jest Anna Maria, tutaj jest Stanisław, reszta naszych przodków tutaj sobie też leży, Bronisław sobie chodzi po ogrodzie i właściwie po wszystkim. Domek wygląda teraz w ten sposób, tak Wam pokażę bardzo na szybko. On się wiele nie różni, nie mam tych wszystkich mebli, które miałam poprzednio, dlatego jest on podobny, ale nie identyczny. W takim powiedzmy wiatrołapie, takim holu wygląda to w ten sposób. Tutaj jest klatka schodowa i wyjście na ogród, to się praktycznie nic nie zmieniło. O, tu muszę farbę dodać. Kuchnia jest też bardzo podobna. Po prostu dam troszeczkę inaczej szafki, troszeczkę inaczej ten układ, ale wygląda w ten sposób. Jadalnia i o, tu już położyłam choinkę, jadalnia i salon również myślę, że raczej są podobne, tak samo jak łazienka. I tutaj dałam praktycznie wszędzie takie piecyki, bo jest im wszędzie zimno, nie mogą korzystać z tego domu tak naprawdę, bo wszędzie zamarzają, dlatego wszędzie teraz w każdym pomieszczeniu pali się ogień. Pokój chłopaków. Tylko jakieś prycze, tak samo tutaj jest sypialnia i kącik małej, ta łazienka jest jeszcze pusta, o, tutaj nie dałam ściany, ale to się potem nadrobi. Tutaj też nic nie ma, a w pokoju Lucy jest tylko jej łóżko i taka maszyna do pisania, na której można tylko pisać, więc jest super, jest dużo lepsza niż tamta, którą miałam wcześniej, bo tamta działała po prostu jak komputer. No i łazienka druga też tutaj za dużo się nie pozmieniało. W ogrodzie natomiast brakuje mi tutaj roślin, jakieś tam już kupiłam, ale nie można zasiać, bo jest za zimno. Mamy naszą krowę i co tu? Augustyna dostała ze śniegu, muszę zrobić zdjęcie. Aha, a propos zdjęcia jeszcze. Tak, pozabierałam nasze zdjęcia naszej rodziny i zrobiłam faktem nie ze ślubu, bo nie było już takiej możliwości, bo to wszystko było na kodach. Dodałam zdjęcie Marysi i Warcisława, jak on miał na imię. Dobrze, Warcisława w zimowych ciuchach, faktem nie jest to ze ślubu, ale zawsze, dlatego lepszy ryc niż nic i będziemy mieć takie zdjęcie tego pokolenia. Jedyne pokolenie, którego zdjęcia nie mamy, w sensie kolejnego jakby potomka rodu, dziedzica, to jest zdjęcie pierwsze, czyli Bronisława i Augustynę. Potem mamy Wacława i, o Jezu, jak ona miała na imię, Mariannę. Marian i Julia, tak, potem był Stanisław i Anna Maria, no i teraz mamy Warcisława i Amarysię, więc tutaj wszystkie pokolenia idą. Na chwilę obecną mam zablokowane starzenie się, a to z tego względu, że zobaczcie na naszą linię rodziny, jak tutaj sobie klikniemy, to jesteśmy, można powiedzieć, pokolenie, jak nie półtora pokolenia do przodu. Dlatego chcę, żeby te dzieciaki po prostu, one nam postarzały się, zrobiły się starsze i wtedy dopiero lecę jakby ze starzeniem się tych, ale ja to ogarnę sobie po tak naprawdę odcinku, w sensie tak czekanie i tak dalej, bo dzisiaj włączyłam teraz tylko dlatego, że jest ta zimowa fiesta. I chciałam ją zrobić razem z Wami. Co z tego, że są święta wielkanocne? Jesteśmy troszeczkę do tyłu z wydarzeniami, więc robimy dzisiaj święta Bożego Narodzenia. I co jeszcze? Czy coś jeszcze chciałam Wam powiedzieć? Chyba to wszystko. Aha, jeszcze tak. Pamiętam o kolejnym dziedzicu naszego rodu. Będzie tym dziedzicem
Henryk, tak wybraliście, taki był stosunek głosu, 55% na Henryka i 45% na Tadeusza, czyli Henryk będzie naszym kolejnym dziedzicem i szukamy dla niego jakiejś fajnej dziewczyny, jeśli jeszcze możecie wstawiać do galerii rodzinki bądź simów z hashtagiem mąż dla Łucji bądź żona dla Rataja. Wtedy sobie ja tam wykorzystam, już kilka tam rodzinek jest, bardzo za nie dziękuję. Poproszę też mody, listę modów, które zostały wykorzystane. Tam jest jedna taka ładna blondynka, simka, bardzo mi się podoba, ma taką fajną sukienkę, a ja jej nie mam niestety i bardzo ją potrzebuję. Potrzebuję tej simki w swojej grze. Jest również, ja sobie zapisałam, poczekajcie. Tak, kolega Michał, bardzo proszę o moda do tej sukienki. I również Jagusialka, tak? Masz fajną rodzinkę, ale tam jest hashtag lata 70. i faktycznie bardziej pasuje to do lat 70. Nie martw się, ja wrzucę te z tych simów trochę później, jak się zbliżymy trochę do tych lat. Natomiast wszystkie inne rodzinki będę chciała wrzucić również do gry, żeby ci simowie tam się gdzieś tam kręcili. Oni są fajnie wszyscy zrobieni, więc będą nam pasować do gry. A teraz zaczynamy. Ojej, jak dawno nie nagrywałam takiej zwykłej rozgrywki. To jest po prostu coś szalonego. Dlaczego tutaj nie ma kolumn, powinny być, są kolumny, po prostu zniknęły. I teraz tak, w takim razie robimy święta. Musimy sobie jakieś dekoracje, wybierzemy sobie świąteczną dekorację i ozdobimy krawędzie, ale tak nie światełkami, tylko raczej takimi jakimiś proporczykami może, bo to bardziej będzie nam pasowało. Tak, wkraczamy teraz jeszcze w lata 40, ale tak naprawdę taki typowy krok w te lata chciałabym, żeby był w kolejnych odcinkach. Teraz tylko tak na szybko przybliżę zasady, które będą obowiązywały. Lata 40 to jest II wojna światowa, wiadomo, II wojna światowa zaczęła się w 39, dlatego powiedzmy, że nasi simowie mieszkają w okolicy bardzo spokojnej. Ta wojna ich tak naprawdę nie dotyka tak bezpośrednio. W sensie, że nie muszą mieszkać tak jak w latach 30, kiedy stracili wszystko, teraz zachowują swój dom, mają w miarę spokojne życie, ale niestety ta wojna nie omija naszych męskich potomków, którzy muszą na tę wojnę iść. I teraz mamy, na wojnę pójdą dopiero wtedy, kiedy będą mieli jakby żony i będą mieli pierwsze staranie się o dziecko i to jest moja zasada, chcę po prostu, żeby zdążyć spłodzić kolejnego potomka ewentualnego. Właśnie teraz głównie o Henryku mówię. I oni na tę wojnę pójdą, powiedzmy, z lekkim opóźnieniem, bo dopiero w tym czasie dostaną, powiedzmy, takie wezwanie do wojska. I tak, kiedy osiągną wiek młody dorosły, no oni są młodzi dorośli, mają teraz zatrzymany wiek, więc to raczej nie robi większej różnicy. Idą na wojnę, więc krowokwiat tutaj wejdzie w ruch i zobaczymy, czy będą przeżywać, czy będą umierać, ale tak jak powiedziałam, to dopiero po ślubie, dopiero po staraniu się o dziecko. I mężczyźni muszą przyjąć jedną z następujących cech, osiągając wiek młody dorosły, czyli następne pokolenie to będzie tak, albo ponury, gorąca głowa, niezdarny, szalony, wrażliwy, leniwy, wredny lub nieangażujący się. Taka cecha będzie musiała być. Chociaż w sumie, jakie ci simowie nasze mają te cechy? Aha, na kodach tam powbijałam im kilka rzeczy, w sensie wędkarstwo, a Łucji dałam ogrodnictwo, bo nie wiem, jakie oni dokładnie mieli ten poziom, ale jakiś tam rzuciłam. Cechy niechlujne, samotnik, uwielbia naturę, kolekcjoner. Tadeusz ma chyba, Tadeusz ma wrażliwy i ponury, czyli tak naprawdę obydwie cechy z tej wojny światowej tak naprawdę przypadły Henrykowi, nie Henrykowi, Tadeuszowi. Dalej. Mężczyźni nie mogą pracować w czasie wieku od młody dorosły do osiągnięcia wieku dorosły. Czyli nasi simowie nie chodzą do pracy. A kobiety będą musiały za to pracować, albo sportowiec kulturysta, pracując jako doradca zdrowia dla rządu. Malarz, ścieżka malowania. Rzeczywistości, praca jako minister propagandy, kulinarna, miksolog, praca jako gospodyni w pubie lub kucharz, minister żywności i rolnictwa i branża rozrywkowa, obie ścieżki, atrakcje dla wojska. Myślę, że tutaj głównie mówimy o Łucji, Marysia nie będzie pracowała, ma małe dziecko.
Haha, madyka. I teraz tak, w każdym domu musi być radio, mamy gramofon. Gramofon jest tutaj, w stałym miejscu. I któryś Sim musi go słuchać przez godzinę dziennie. Okej. Każdy dom musi mieć ogród, no coś mamy. I tylko jeden gorący posiłek dla Sima na dzień, reszta wskaźnika głodu musi być zaspokajana z produktów z ogrodu. Czyli to jest takie jakby utrudnienie w czasie tej wojny, czyli po prostu to, co większość posiłków, tak naprawdę większość pożywienie idzie dla wojska, więc i oni mają tutaj problem, ale jako, że jest lodowato, nie możemy nic posiać. Dlatego mówię, z takimi zasadami lat 40 chciałabym nieco poczekać przynajmniej na wiosnę, bo tak to jesteśmy goli i weseli. I dlatego tak, Marysia teraz chciałabym, żeby przyrządziła wystawny posiłek, zrobimy kolację z rybą. Aha, ty jej tutaj wlazłaś. No to teraz. Ojej, ale coś tak się zaczęło. A nie, już dobrze. Marysia jako jedyna jest szczęśliwa, ona za teściami za bardzo, jak widać, nie tęskni. Co jest do jasnej anielki? Te puszki pewnie tutaj przeszkadzają, co? A tu nie możesz zrobić. No to kontynuuj. Aha, mieliśmy ustawić proporczyki. Czy są ustawione proporczyki? Są. No to super. A teraz lecimy ubierać choinkę. Myślę, że nasze dzieciaki mogą ubrać choinkę. Tadzio, Tadzio, Tadzio. Będziemy ozdabiać. Ozdób. Tak, najpierw dywanik. Weźmiemy czerwono-złoty i tu Lucja i Henryk. W ogóle nie pamiętam, jak się nazywał ten mod, w którym po przyjściu do domu Simowej ściągali te zimowe łachy. Nie mam pojęcia, gdzie to jest. Warcisław, ty nie rób. Marysia miałaś robić. Kontynuuj. Ale pierwszą rzecz możemy tutaj już zrobić i zmienimy stację. Czy to są jakieś wydarzenia albo coś? Stacje z wywiadami retro. Piosenki autorskie. Zagadkowe. Może weźmy stację z wywiadami i to wtedy będzie, i że niby taka audycja, wiecie, po prostu wydarzenia, jakieś fakty, wiadomości ze świata. Usiądź sobie i posłuchaj. Tak już zaczynam powoli się przygotowywać do. No, wiadomo do czego. Do tej wojny. Dlatego Warcisław tak namiętnie słucha. Widać, jest chyba zadowolony z tego, co słyszy. Ty nie rzucaj, tylko ładnie. I potem jeszcze ozdób, dekoracje. Tak, czerwono-złote i dalej lecisz z braćmi. Czy tu się zbagowała znowu ta choinka i tak coś jest nie tak z nią? Trudno, najwyżej. I girlanda, damy łańcuch z popcornu i żurawiny. Powiedzmy, że zrobili go sami. Janinka, co się dzieje? Spać ci się powoli chce. Trzeba będzie cię położyć do łóżka. Czy zrobiłaś? Pewnie ci nie wyszła trochę ta ryba, co? A nie, dobra, wyszła. No to super. 12. Ile mamy miejsc? 2, 4, 6, 8. Nas jest 2, 4, 5. Janinki nie liczę. Będziemy mogli zaprosić w takim razie trzech Simów jeszcze. To sobie kogoś zaprosimy. Myślę, że Leokadię. O, i jej męża. Jeszcze chciałabym, żeby ona ugotowała ciasto takie zimowe. O, ciasto świąteczne, ale żeby żeby zaprosić właściwie nie Łucję, jak ona ma na imię? Leokadię, to musimy do niej iść, bo oni jeszcze nie znają tego jej męża. Dodałam im dziecko, ale chyba wyszło. Nie, czy nie wiem, jakie wyszło. O, w sensie nie pamiętałam imienia i tak po prostu. No, wzięłam, jakie mi przyszło do głowy. To był Antoni, ale on miał chyba na imię Ignacy. I ozdobę na czubek choinki, jeszcze biało-złotą gwiazdę, oczywiście.
Dobrze, niech skończą ubierać dzieciaki choinkę. Takie, można powiedzieć, ostatnie święta. Okej, Warcisław, myślę, że możesz położyć Janinkę spać. A Marysia tutaj robi ciasto. A propos jeszcze Leokady i Darala, ja im zmieniłam chatkę, w sensie musiałam ją oczywiście od nowa wybudować, ale ona już wygląda trochę inaczej, jest już trochę lepsza, stwierdziłam, że no nie mogę zrobić tak, że oni mieszkają w takiej ruderze, mają podobny, ale troszeczkę lepszym standardzie, ale nadal nie ma tam przyłącza, więc jakaś takie nawiązanie do biedy jest. Okej, co, macie ten łańcuch? Macie ten łańcuch, jeszcze tylko proszę gwiazdę jakąś na środku. A czy ty zrobiłaś to ciasto? Gdzie? Ach, tu jest. Dobra, mam nadzieję, że mi tego nie zeżrą. Okej, dzieciak położony. Chodź jeszcze tylko siku i lecimy jeszcze do Leokadii. Nie, Boguś, nie teraz. Jeśli chodzi o świat i w ogóle odbudowywanie tego całego sejwu, tych simów, co widziałam, że nie mają włosów albo są nadzy, no to zmieniałam ich wtedy w kasie, tak w miarę, takie wiecie, losowe ciuchy, ale żeby w miarę pasowały do czasów, w których jesteśmy. Gdzie oni mieszkali? W Glimmerbrook, tu. No. I myślę, że nie powinno być jakichś większych problemów z tymi simami, którzy tam są. W ogóle nadzieję, że mnie słychać, przełożę mikrofon. O. I jesteśmy, dzień dobry. Przyjazne powitanie. Aha, ona jest jeszcze smutna, bo przecież rodzice zmarli. Okej, i teraz i domek wygląda w ten sposób. Po prostu też nie miałam tych wszystkich modów, prawda? O, troszeczkę inaczej, ale troszeczkę lepiej. Powiedzmy, że oni się troszeczkę już dorobili. Daral tam jest, powiedzmy, złotą rączką i nieźle sobie radzi. I dlatego robią wszystko, żeby ten swój byt poprawić. Ale jak mówię, prądu tutaj nie mają. Nie mają przyłącza. Mają rzeczy, które można korzystać bez nich. Weź szybki, chłodny prysznic. No właśnie, tylko tyle, że mogą się opłukać. I tutaj mają takie rzeczy. Możesz im rozpalić jeszcze w kominku. Wszędzie mają tak. Tu jest sypialnia Darala i Leokadii. Może Wam pokażę. O! Tu jest sypialnia młodego i ewentualnego rodzeństwa. Tu są dwa łóżka. No i tutaj mają taką jakby izbę, gdzie toczy się życie, część kuchenna, część jadalniana i część taki, powiedzmy, mini salon. Mają książki, mają jakieś tam o, takie fotele bujane i tutaj mogą się troszeczkę zrelaksować. O! I od razu lepiej. Chodź, Leokadia. O, tutaj też zapala ogień. Mam nadzieję, że tutaj się nie zajara od tego, to biurko. I już jest dużo. O, tutaj mają, o! Taką miskę, która robi za taki, powiedzmy, do mycia i tak dalej. No, a tak to reszty tutaj nic nie ma właściwie. I tak wygląda ich teraz nowy dom, powiedzmy, taki po szybkim remoncie. I mi się jeszcze udało przed wojną. I dobrze, możemy już iść, bo tak, poznali i Darel? Daral był chyba. Daral i Antoni. Okej. Lećmy do domu, bo musimy urządzić przyjęcie, musimy wszystko przygotować. Zapraszamy nasze rodzeństwo na imprezę dzisiaj, gdzie ja mieszkam, tutaj. W ogóle bardzo dużo simów nie miało żadnych ciuchów praktycznie i to uświadomiło mi, jak wiele modów mam. I starałam się, tam gdzie mogłam, to dawać takie rzeczy z gry, żeby przy ewentualnej migracji modów, czy cokolwiek, żeby po prostu nie zniknęły. O, ale jest piździawka chyba na dworze. I co jest? Nie ma tej choinki tutaj ubranej do końca. Proszę mi ją ubrać jeszcze.
Jeszcze, gdzie to jest? Umieść ozdobę na czubku choinki. Czemu jej nie ma? Jedna miała być. Co jeszcze bombki dowieszasz? O, mamy. I teraz zapalmy lampki na choince ze wszystkimi. No nie ma tylko malutkiej. Ona miała spać. Co robisz? Gdzie jesteś młoda? Schodzisz. To zejdź. No chodźmy, chodźmy. Wszyscy? Wszyscy lubią te brązowe ciuchy. Okej, mamy tutaj. Pięknie świeci się choinka. Możemy umieścić stertę prezentów. Wszyscy. No to ty powkładaj, jak tu jesteś. Okej, organizujemy kolację. Zaplanuj wydarzenie towarzyskie. Zaprośmy naszą rodzinę. I teraz to będzie uroczysta kolacja. Gospodarzem będzie Marysia i Warcisław, a goście, no to tutaj nasze dzieciaki, Antoni, Darel i Leokadia. Oczywiście u nas. Hej! Ale nie o tej godzinie. Zła godzina, jeszcze raz. Zaplanujmy wydarzenie. Zapomniałam ustalić czas. Jeszcze raz. Uroczysta kolacja, gospodarze. Jeszcze, co oni jedzą? Ciasto owocowe, okej. Ojej, malutka jest głodna, dajmy jej jeść. Nie mamy krzesełka, to kupimy jeszcze na szybko krzesełko, żeby ona faktycznie mogła sobie coś tam przekąsić. Wysokie krzesełko. O, dajmy tutaj. Już nie będziemy wymyślać, że w kuchni, już nie będziemy jej tak izolować od siebie. Posadź Janinę tutaj i daj jeść. Dajmy jej groszek. Niech je warzywa. Dobra, nie jedz już. Zajmij się dzieckiem swoim. Ona jest głodna i niewyspana. Czy prezenty zostały dodane? Jest. No i proszę bardzo, możemy czekać na gości. Otworzymy, czy nikt tam nie... Nikt nie ruszył, to dobrze. Zrobimy rybę, zrobimy ciasto. Można też zrobić drina. Chodź, Łucja, nalej drina. Przygotuj tacę z drinkami, niech będzie... O, dobra. Ach, nie można. Choinka stoi, więc nie można. No trudno, no to będzie bez drinków. Ale kupiłam ostatnio trochę nasion, więc w sumie nawet możemy te lata 40 po świętach zacząć, bo mam tutaj nasiona i mam banany, jabłka, takie rzeczy. Ale głównie mam jakieś rośliny na koty, więc w sumie nie wiem teraz, co zrobić. Nie wiem, że będę kupować po prostu nasiona, jakoś będziemy z tego żyć. Po prostu jakąś przekąskę, jakieś jabłuszko. Czekamy na gości. Zaraz powinni się zjawić. Co tam, Tadzio? Tadzio sobie jeszcze drzemie przed świętami. Co tu znowu za śmierdzący talerz? Co to za telefon? Nie, nie są Boguś, są święta, wujek. I co? Zaczynamy? Ej, pielucha tam jej capi. Łucja, jesteś blisko. O, zapytaj, czy zasługuje na prezent. Zaczynajmy. I mogłaby się jej pielucha w sumie zmienić. Przewin. (Grym)
To jest dużo ludzi już smutnych, ale no co zrobić, prawda? No, takie życie. Zawołajmy w takim razie na wystawny posiłek. No ty to nawet nie czekasz na zawołanie, powiem ci. Gdzie są nasi goście? Idą. Proszę, proszę, zapraszamy. Tylko się nie połamać. Zapraszamy, zapraszamy. No pielucha miała być przewinięta przecież. Ona nadal tutaj nam wali. Przewiń. Przyjazne powitanie. Wszyscy muszą go poznać teraz. Zapraszam. A gdzie jest reszta naszych gości? Tu jest młody. Warcisław, ty możesz go tutaj powitać. Zapytać, czy zasługuje na prezent. A gdzie jest no? A tu jest Leokadia, okej, okay, przyszła. Zawołajmy jeszcze na posiłek raz, niech ten młody też tu przyjdzie i sobie zje. Bo on tam stoi w tym zimnym korytarzu. Chodź tu, o właśnie, tu mamy ciepło. Jejku, a ty co, młoda? Biedna, ona czeka na Mikołaja na pewno. Niech śpi na tej podłodze, w takim razie przy ogniu to jej ciepło od podłogi nie ciągnie. Możemy zaśpiewać też jakąś kolędę. Śpiewaj razem. I to zaśpiewamy. O, wszystkich proszę. Któreś ma opóźnienie. Ha, ten sobie śpiewa, Warcisław. Okej, proszę poznać małego Antoniego, który miał na imię Ignacy, ale zmienili mu imię. Gdzie jest Mikołaj? Halo, panie Mikołaju. Dej nam prezenta. Okej, no to w takim razie... A czemu nie możemy otworzyć? Halo? Chciałabym otworzyć. To dodamy taką stertę osobną w takim razie i będziemy sobie... O! Tu dużo ludzi, to duża sterta prezentów. O! Dodamy prezent. Ty to musisz iść, siku. Idziesz? O, jest Dziadek Mróz. Młoda, wstań i poproś o prezent. Marysia, wstawaj. Otwórz prezent ze wszystkimi, proszę. A ten młody jest nieznany. No to wtedy w takim razie otwórz prezenty. O. Kto tam się spierdział jeszcze? Plakat dziecięcy. Będzie miała mała Janinka plakat do swojego kącika albo pokoju, jak wyprowadzą się już Łucja z którymś. No tobie się nie podoba. Nic się nie, w ogóle się nie dziwię. Co tam, Henryk? Prezent nie zawierał do sobie niczego poza smutkiem i kłamstwami. Masz pecha. Możesz, Henio, poprosić Mikołaja o prezent. Sztalugę. Jazzowe koty, one są takie drogie.
Będzie miał kasę przynajmniej jakąś. A ja bym chciała, żeby on nam dał tutaj prezent. O, poproś o prezent, może ci Mikołaj lepszy da. Kto zasnął? Lucja, ty zasnęłaś. Możesz iść spać w takim razie, proszę. Co dostałeś teraz od Mikołaja? Czy coś dostałeś? Chyba nie. Boże, drogi, to jest ta dziwna bluzka. Ona jest teraz wszędzie, muszę ją usunąć. Jak to zrobić, żeby to usunąć po prostu? O, teraz będę musiała w... Bo to jest, nie wiem, czy to nie będzie jakiś defaultowy teraz. Bo on się bardzo często pojawia. Właśnie taka krótka bluzka. Ej, krowa nam jest głodna. I po prostu bez przerwy ją widzę. I niby ją dodaję do czarnej listy. Ale coś mi nie wychodzi. No i będę musiała w takim razie to znaleźć i usunąć. No, trudno. Okej. Nie kąp się. Proszę iść najpierw nakarmić krowę, a potem dopiero do spania. I myślę, że to byłoby wszystko na dziś. Dziękuję Wam bardzo za ten pierwszy odcinek po moim powrocie... Śpi. Po moim powrocie, po powrocie rodzinki Rataj. Zapraszam Was do kolejnych odcinków. I powtarzam, możecie jeszcze wrzucać hashtagi żona dla Rataja, hashtag mąż dla Łucji, Waszych simów, jeśli macie ochotę, będzie mi bardzo miło. Jeśli jednak, jeśli chcecie i jeśli jest to sims z wykorzystaniem modów, bardzo proszę mi je podać, to wtedy ja sobie je ściągnę, pobiorę i będzie bez uszczerbku na Waszych simach. Dziękuję Wam bardzo, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!